Dzisiaj pokażę wam, jak przygotować na grillu taką karkówkę w całości. Karkówka była grillowa na 4 godziny i jest super delikatna i soczysta. Na początek musimy karkówkę oczyścić z ewentualnych grubszych błon, jakichś pozostałości, kości i chrząsteń. Następnie przygotowujemy solankę 5-10% w zależności jak słone mięso lubimy. Zanurzamy w niej karkówkę i odstawiamy do lodówki na 24 godziny. Po solankowaniu mięso osuszamy i nacieramy musztardą miodową i dowolną mieszanką przypraw barbecue. Przyprawioną karkówkę. Grillujemy pośrednio przez 4 godziny w temperaturze 130-140 stopni. Przez pierwsze 2 godziny grillujemy z dymem, a dwie kolejne bez dymu. A jeżeli używacie grilli węglowych, dodatkowy dym możecie uzyskać, podrzucając zrębki wędzernicze na brykie. Kiedy karkówka osiągnie 66 stopni, wyciągamy ją, zawijamy w folię aluminiową i odstawiamy poza grill na 15 minut, aż dojdzie i ustabilizują się jej soki. Po tym czasie pora rozpakować to zawiniątko. Zobaczcie, jak ona wygląda. Rozkrajamy, a w środku jest delikatna i super soczysta bajka.